Właśnie ruszyły prace nad pierwszą sygnalizacją świetlną w gminie Bobrowniki. Prace powiązane są z budową zintegrowanego centrum przesiadkowego w Dobieszowicach. Proszę nam powiedzieć, co zakłada projekt. Projekt oprócz zagospodarowania tej centralnej części gminy, czyli okolicy dwóch przystanków w Dobieszowicach, przewiduje także budowę około 5 km ścieżek rowerowych, przeprowadzenie tych ścieżek rowerowych przez to właśnie centrum od Wojkowic aż w kierunku Siemoni Sączowa oraz pełne zagospodarowanie tego miejsca włącznie z parkingiem dla 35 samochodów oraz 6 rowerów, jak również sygnalizację świetlną, o której była przed chwilą mowa. Z jakich środków finansowana jest inwestycja? Zadanie w 85% finansowane jest ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego. To przetargowo to jest ponad 4 miliony, pełna wartość inwestycji. W tej chwili prace ze względu na zastosowanie bardziej intuicyjnego rozwiązania przy sygnalizacji świetlnej wzrosły nam o parę tysięcy złotych, natomiast zamierzamy się w tych kosztach zawrzeć. Na kiedy jest planowane zakończenie całości inwestycji? Zakończenie prac to przełom października i listopada. Zakładamy, że jeszcze przed zimą, w zasadzie jeszcze tej jesieni, będziemy mogli jeździć ścieżkami rowerowymi. Te od strony Siemoni, od strony Sączowa w kierunku Dobieszowic lada chwila będą ukończone. Następnie prace rozpoczniemy w kierunku Wojkowic, natomiast całe zadanie na pewno zostanie jeszcze tej jesieni oddane do użytkowania. A w przyszłym roku rozpocznie się budowa centrum przesiadkowego w Sączowie? Tak, centrum przesiadkowe to bardziej taka nazwa, która została na nas wymuszona przez Regionalny Program Operacyjny, przez Województwo Śląskie. Natomiast tak naprawdę chodzi nam przede wszystkim o zagospodarowanie naszych przestrzeni, naszego otoczenia, tworzenie bardziej funkcjonalnych dla naszych mieszkańców przestrzeni i otoczenia. W związku z tym, że widzimy, że coraz więcej naszych mieszkańców porusza się po prostu na rowerach. Chcemy je ścieżki rowerowe, chcemy na stałe wkomponować w krajobraz naszej gminy, tak żeby mieszkańcy mogli bezpiecznie również przemieszczać się nie tylko po naszych drogach, ale również po ścieżkach rowerowych, tam gdzie w tym momencie jest najbardziej niebezpiecznie, czyli na przykład tutaj w centrum gminy w Dobieszowicach. Czyli już niebawem połączona gmina będzie, każde sołectwo będzie połączone ścieżkami rowerowymi. Ścieżki rowerowe będą od praktycznie gminy Ożarowice aż do miasta Wojkowice przecinać naszą gminę. Oczywiście to nie koniec, infrastruktura będzie cały czas się rozwijać na wszystkich nowych drogach, wszystkich drogach, które remontujemy, przebudowujemy. Również planujemy dobudowę, poszerzenie tej infrastruktury o ścieżki rowerowe. Od kilku lat są one na terenie parku, natomiast zauważyliśmy, że to jest absolutnie niewystarczające. Żeby bezpiecznie dojechać na przykład do parku w Rogoźniku, trzeba również bezpiecznie korzystać ze wszelkich dróg. Także od Ożarowic aż przez Sączów, Siemonię, od Wojkowic przez Rogoźnik w kierunku Dobieszowic. Również w Bobrownikach w tym roku powstają ścieżki rowerowe na nowo budowanych drogach. Ścieżka rowerowa również jest planowana w najbliższym czasie wzdłuż drogi 913. Która będzie biegła przez Siemonię i Myszkowice w kierunku lotniska. Natomiast według projektu starostwa powiatowego, tak naprawdę koncepcji dróg rowerowych, ścieżka rowerowa, czy wytyczona droga rowerowa, może nie bezpośrednio asfaltowa, zostanie również przez miejscowości takie jak Twardowice czy Wymysłów. Pan sołtys od lat monitoruje skrzyżowanie w Dobieszowicach. Proszę nam powiedzieć, co uważa pan o sygnalizacji świetlnej, która powstaje? No, poniekąd to jest w końcu zwieńczenie dzieła, któreśmy walczyli od 15 lat i jesteśmy, powiedzmy, bardzo, bardzo zadowoleni, jak ja osobiście, który duży wkład włożyłem w to, żeby to skrzyżowanie powstało, ta sygnalizacja świetna, jak i mieszkańcy. Jesteśmy bardzo wdzięczni wykonawcom, projektantom, no i żeby szybko to było i pociecha dla mieszkańców, to jest bardzo, bardzo wielka. Bezpieczeństwo przede wszystkim będzie o wiele, wiele bezpieczniej na tym skrzyżowaniu. Monitoruje pan skrzyżowanie, także wie pan, ile wypadków do tej pory było.
Tak, wiem, bo sam nawet doświadczyłem w 96 roku, na, jak się to mówi, na swojej osobie przykrego, prawda, wypadku, samochód do kasacji. No ja też byłem pokiereszowany, także doświadczenie mam osobiste. Tak, wypadkowość jest, powiedzmy, raz w miesiącu była, że ciężkie, poważne wypadki były. Miejmy nadzieję, że teraz już tylko będzie bezpieczniej dzięki sygnalizacji świetlnej. A my teraz znajdujemy się na ścieżce rowerowej, która jest w trakcie budowy. Czy ścieżki rowerowe są potrzebne? O, jak najbardziej. To widać w każdej miejscowości, w każdej gminie, że jest to bardzo dobre dla rowerzystów, dla pieszych, bo jest bezpieczeństwem, prawda, tak samo. Po poboczach widać, że ruch na tych ścieżkach odbywa się z dużą częstotliwością. Jesteśmy bardzo, jako mieszkańcy, zadowoleni z tego, powiedzmy, projektu i budowy tej ścieżki. No, to wszystko dla mieszkańców, żeby żyło nam się lepiej i prościej. Dziękuję bardzo za rozmowę. Dziękuję, dziękuję.